Chowaj tam rękę. Biorę sobie jakieś okulary, żeby było, że tak powiem, bardziej inteligentnie. Witajcie serdecznie, kochani, na moim kanale. Dzisiaj Olo radzi w kwestii skręcania mebli. Tematyka na moim kanale, jak widzicie, jest bardzo różna, bardzo prężnie gdzieś tam się rozwija. Stolarz. Jest to człowiek, który pracuje w drewnie. Meblarz. Składa meble. Takie z płyty. Ostatnio się dowiedziałem, że to tak można nazwać, więc nazwijmy to tak, że dzisiaj zabawię się w meblarza i będziemy jechać z konfirmantami. Taką małą sztuczkę wam pokażę, co zrobić i w jaki sposób nawiercić otwór pod śrubę o nazwie konfirmant i co się stanie, jeżeli to spierdzielimy i trzeba coś naprawić. Tak wyglądają śruby o nazwie konfirmant. To są wiertła do wiercenia otworów pod konfirmanty. A to jest wkrętarka, a to już wiecie. To już jest takie zużyte wiertło, które już jest troszkę tępe. Lewą ręką łapię w ten sposób obydwie płyty. Jeżeli mamy formatki, załóżmy, zamówione gdzieś w jakiejś hurtowni, która nam docina na dany wymiar, możemy być pewni, prawie, że mamy docięte to wszystko pod kątem 90 stopni, więc po złożeniu, takim złożeniu, wszystko będzie grało i buczało. Bierzemy wiertełko, tak jak mówiłem, łapiemy płytę sobie w ten sposób, przykładamy i wiercimy. Wiertło jest troszkę tępe, dlatego nie do końca będzie mi wierciło. Bierzemy konfirmant i wkręcamy. Krzywo wywierciłem tutaj ten otwór pod konfirmant i ten konfirmant, że tak powiem, źle mi osadził, wypozycjonował teraz dwie płyty względem siebie. Chciałbym, żeby tutaj była jednak krawędź. To znaczy się, żeby to było zlicowane, a tego tutaj nie ma. Dlatego trzeba z tego jakoś wybrnąć. Mam nadzieję, że uda mi się to w jakiś sposób konkretny pokazać. Teraz tak, mam przykręcone i tutaj nie mam krawędzi. Zresztą to nawet tutaj w tym miejscu widać, że jest, nie jest równa linia, dlatego trzeba troszkę z powrotem odkręcić śrubę. I teraz taka sztuczka w zależności, w którą stronę ucieknie nam ta płyta, w tym momencie przeginamy konfirmant albo w jedną, albo w drugą stronę. Chwila, muszę zlokalizować. O, jest. I teraz zobaczcie. Jeżeli przekrzywię w ten sposób, no to jest ok. I teraz mam już zlicowany element. Pomijam fakt, że tutaj już w tym momencie trzeba zastosować jakąś zaślepkę, dobrać do kolorystyki płyty. Ale jeżeli przykładowo nie są wymagane zaślepki, to tutaj to w taki sposób możemy skręcać meble, jeżeli będzie potrzeba schowania którejś szafki w środku, tam gdzie tych konfirmantów jednak nie widać. Często gęsto później przy skręcaniu dolnej śruby dzieje nam się to samo. A nawet bardziej, bo w zasadzie ręka nie jest tak długa, żeby złapać tutaj gdzieś na dole tą płytę. Ja w zasadzie, można powiedzieć, że troszkę tych mebli się w taki sposób naskładałem i zawsze było ok. Jakaś korekta na konfirmancie i w zasadzie fajnie to wychodzi. Wrzucę teraz drugie wiertło, które tutaj jest troszkę bardziej ostre, ale czy sprawne, tego nie wiem.
krawędź mi wystaje, dlatego muszę też poluzować. I dla odmiany trzeba wiertło delikatnie wykrzywić w drugą stronę. Widzicie, jak się rusza płyta? I teraz, jeżeli odkrzywię w tą stronę, tutaj bok mi się traci i pomalutku przykręcamy. Mam ładnie zlicowane i górę, i dół. Żeby nie być gdzieś tam gołosłownym, tutaj macie, jak ładnie się wyłożyła płyta. Oczywiście tutaj jest wyokrąglenie, bo z tej strony jest oklejone. Pokazałem Wam w poprzednim odcinku, w jaki sposób wywiercić otwory bez żadnego przyrządu pod zawiasy puszkowe. Tu macie link, możecie sobie zobaczyć. Teraz pokazałem Wam, w jaki sposób przykręcić bez jakiegokolwiek przyrządu. Myśląc o przyrządach, mówię tutaj o... Są takie ściski stolarskie, które są w kącie 90 stopni, ale musicie się w tym momencie bawić z tym, żeby przykręcać górę. To znaczy, się musicie już mieć przynajmniej dwa takie ściski. Przykręcacie górę, przykręcacie z tej strony, przykręcacie z tej strony i w tym momencie możecie... Możecie już w zasadzie wiercić otwór pod konfirmanty. Oczywiście oprócz tego, że jeszcze tutaj sobie natrasujecie, jeżeli nie macie wprawy w tym, co robicie. I tutaj ten sposób jest jak najbardziej skuteczny. Oczywiście, jeżeli będziemy już mieli gdzieś mebel, który będzie skrajny, to w tym momencie tutaj już trzeba troszkę pokombinować. A trzeci film, który powstanie, o który prosiliście w pierwszym filmie, będzie powrót do zawiasów, ale będę chciał Wam pokazać, w jaki sposób, tu już Wam nie będę pokazywał, jak wywiercić puszkę pod zawias, bo to już bardzo dobrze wiecie, ale pokażę Wam, w jaki bardzo prosty sposób przykręcić bardzo szybko zawiasy do korpusa szafki, o niechaj będzie, i później go wyregulować, o, w taki sposób. To na razie w tym filmie to wszystko. Ja skręcę sobie do końca to, bo to będzie moim wzorem i na tym będziecie mogli bazować. Pozdrawiam serdecznie, bez pitolenia, Olo76. Ciao meblarze! Moje majsterkowicze.